Hej, cześć, witajcie tu Ferytu, to jest kolejny odcinek oczywiście z Bestiager. Lecimy sobie dalej. Teraz mam jakąś misję Miecz Chroma. Nie pamiętam już dokładnie jak się to nazywało, ale zaatakowały nas Centauri i był crash ostatnio. No to tutaj przeskipujemy sobie te kastenki, jakby ktoś nie widział, to oczywiście są w poprzednim odcinku do obejrzenia. Tu skipujemy. Aha, czyli co, jak sobie skipniemy kastenkę, to nas wywala? Nie no, Enterem chyba się skipowało. Poczekajcie, spróbuję skipować, no sorki za takie obsuwę. Dobra, 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 dobra. Aha. I to nie wiem, co to było. Dobra, dobra. Pauza. Dobra, mogę escape. A znów, dobra. Dobra, to jest wycięcie. Dobra, już za chwilę będzie ta zasadzka, ja tu zeskipuję enterem, gatkę, szmatkę. Jesteśmy Cymeryjczykami, oczywiście tym bratem, który jest normalnym wodzem, a jego siostra się jakoś dziwnie oszalała i zaczęła atakować te inne wioski. To chodzi. Dobra. Zaraz będzie tutaj ten atak. Gra zapisana. No a nam się nie zapisała, bo niestety... Tylko dwa centaury, serio? Gra nam się nie zapisała, no bo... bo wywaliło crasha, nie? Okej. Mamy konnych łuczników i konnych jeźdźców, bardzo dużo. No chyba musimy powybijać centaury po prostu. Nie będzie to jakieś trudne, popatrzcie się. Będzie mega szybko tutaj tymi koniami atakować konnymi miejscami. Będą awansować wszyscy ładnie. Oczywiście magowie są jeszcze takim zagrożeniem. Oczywiście lecimy tam. I wszyscy szybko mega jeżdżą. Tu się wbijmy. Może bardziej w tych magów. Zajebioza. Enemy closing in. Jeden chyba nam padnie, bo widzę, że ma mało HP. Trudno. Oj, a może nie? A może nie? Lecimy naprzód. Tu ten jeden się zgliczował w ogóle, trudno. Together, dokładnie. Boże drogi. O, i Konin tu jest zbagowany. Sure. Ten się odblokował, ale koni jeszcze był. Dobra, nie, bo tutaj się nam buguje. O, koni się odbagował. W ogóle Konin, jaka nazwa, nie? Już mi się to kojarzy. Nie wiem, czy to będzie jakaś skomplikowana przygoda tutaj w tej misji. Myślę, że to szybko nam tutaj zajmie. Mam wrażenie, że kolejna misja to będzie finałowa już, bo tutaj taka... Takie backstory miecza jego, w sumie nie wiem czemu, ale dobra. I żebyśmy sobie po prostu pograli jeszcze Koninem. Końcem gry, tak mi się wydaje. Miało nawet w miarę sens, tam jeden coś świruje w ogóle. Idźcie tam pomóc temu. Może przeżyjecie? Może przeżyje, znaczy się. Oj, ten padnie tutaj. Byleby koni nam nie padł. No nie musimy wszystkich wyrżnąć, tylko po prostu się przedrzeć przez tych centaurów. I przemy naprzód, no. Nie ma co. Tak szczerze nie chce mi się tutaj bawić w jakieś pierdółki. Jeździec wprawiony. Konny jeździec nam zginął. Nie łucznik, tylko jeździec. Na mnie jeden. Także trudno. Dobra, zabij tego centaura. Jeszcze szybkie to są te jednostki. Uuu, jaki tutaj mościg jest. Tam też był w poprzednim mieście. Mieści jakiś mostek. Więc może to chodzi o to miejsce. Ej, a to nie jest czasem po prostu to, jak się spotkaliśmy? Nie wiem w sumie. Nie wiem, nie wiem. Dobra, jako iż tu mamy mostek. O, latające coś tam. To pewnie będziemy, jako ten, to sobie walniemy kolumnę. Jako iż idziemy na mostek, żeby się nam tutaj nie pobagowało. No dobra, to padnie tutaj wszystko. Konni łucznicy tutaj załatwią sprawę. No. Essa. Dobra, a tu co mamy? Tu będzie ten miecz coś czy, bo tu jest jakieś cmentarzysko, będzie jakaś kastenka zaraz. Ale ładne w ogóle, nie?
Tutaj taki jak na taką starą gierkę, naprawdę ładnie to wszystko wygląda. No. Idzie na miniaturkę. No dobra, zaznaczamy sobie wszystkich oczywiście. Here I am. Will do. Lecimy tutaj. Will do. Wydaje mi się, żeby to coś było jakiegoś strasznego dla nas. Tutaj coś jest. Wejście do... Znajdź wejście do starej świątyni, koń musi przeżyć. Attacking. Szkielety, a okej. Okay. No wejście to tutaj jest, no. Attacking. Bardziej chodzi go, im pewnie go, o... Go, go, go! Go, go, go! One moment! I see enemies! I see enemies! Nie bardziej mi chodzi o to, żeby po prostu powybijać te szkielety, nie? A nie, że znaleźć, bo wejście jest tutaj. To jest generalnie easy. I mamy. Chyba misję z głowy. Ach, tak epicko to nawet wygląda, wam powiem. To chyba będzie na miniaturce użyte. Jak nie zapomnę. Czytywanie. To teraz powrót do Barmaleja. Bo to jest historia chyba tego miecza, nie? A nie, tu jeszcze mamy misyjkę w świątyni w środku prawdopodobnie. Czy ona taka duża będzie? Poważnie? A my tu wchodzimy z tej strony. Teraz jesteś nagle z łucznikami. Aha, rozumiem, bo nie chcesz... Bo koń mi się nie wiesza w podziemia, co? Nie wiem. Ma sens? Chyba tak, nie? Zdobądź miecz Kroma. Zachowaj jak najwięcej ludzi, koń musi przeżyć. Okej, no rozumiem. Nic takiego trudnego, myślę. Koń będzie tutaj więcej damage'u zbierał. Chociaż nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Let's go! Let's go! Enemy spotted! Nie podoba mi się ta misja, nie, fajne. Nie wiedziałem, że bestie gry jest takie rozbudowane, bo nigdy nie doszedłem do tego momentu na pewno w grze, wiecie, jako dzieciak. W ogóle jeśli słyszycie deszcz, to przepraszam bardzo serdecznie, no ale niestety, no taką mam pogodę i tyle. No a ja jestem, mieszkam na poddaszu, to tym bardziej wiecie o co chodzi, nie? No a tu musimy bardziej taką zwartą grupą chodzić. Oj, 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 konin nie padnie, nie padnie, nie? Nie padnie. Dobra, zlevelował, więc się uleczył. Czy tutaj mamy jakieś szkielety? O, pajączki? Nie, mam wrażenie, że tu będziemy musieli iść. Pójdźmy tam. Pójdźmy tam, mi się wydaje, że tutaj nie będziemy musieli iść. Pójdźmy na pobocze najpierw. Pójdźmy na pobocze, powinno dać radę. Aj, czyli tu jednak nic nie ma. Ale warto to zwiedzić, jak to mówił słynny bohater gry Gothic 1, lubię dbać o to, że moje plecy są bezpieczne, tak? To jest pewnie takie dla zmyłki miejsce było, także jak tu gracie, to nie warto tam iść, bo prawdopodobnie tak by nas nie atakowali, a tam już widzę, że jest jakiś nieumarły król. Ej, 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 kurde, nie baguj się. Amerko, proszę cię. No, niby taka kamera jest tutaj kłopotliwa, ale idzie się nią fajnie pobawić, w sensie... Idzie fajnie tutaj ją wykorzystać, fajne cinematyki zrobić, nie? Co jak co? No ona chyba jest specjalna taka do tych oblężeń, nie? Jak się gra choćby z kirmisza, czyli po prostu potyczki, albo z multiplayer, to idzie tutaj ładnie i ładnie coś pokazać, nie? Dobra, idziecie tam. Wszyscy na tego nieumarłego króla. Pobić gnoja i elo. Ja sobie pozwólcie, że sobie łyknę. Nie ma. A bo to na miniaturkę? No. No to jest ten miecz, który widzieliśmy. Ask for no quarter, for none will be given. This fight is to the death. No to wiadomo, kto wygra, no bo... Co on tam ma za posąg nad głową w ogóle? Co to jest? Jaki potwór. Epic fight. W ogóle mi to coś mówi, miecz Kroma, Krom. Ta nazwa. Mówi mi to coś, to imię. Ale nie wiem z czego. Został pokonany, no, oczywiście. Dawaj miecza, o kurde.
A tu co mamy? Szkielety? Nasze wojsko. Hail, the new master of the sword. Strażnik miecza. We, the loyal soldiers of Krom, have waited for countless ages under a spell of eternal sleep. Aha. Uśpieni czekali. We shall now do your bidding in any fair undertaking. But be warned, when the spell is broken, the dark gods may try to seize your soul. Okej, to trochę dziwne. Ja bym podziękował za taki miecz. Jezu, jak tam napierdziela deszcz. Dobra, czyli mamy już wyjaśnione wszystko, co i jak z tym mieczem. Widzę, że armię zdobył Krom. Niezłą. Więc, no, będzie z czego korzystać podczas bitki z siostrą. Mało tych konnych i bardzo mało tych rycerzy. To jest dosyć dziwne. Ale okej, no spotkaliśmy się tutaj z tymi, czy nie? Czy to jeszcze jest jakaś misja kolejna? Pozdrawiam cię. Koninie, witam cię w naszej biednej wiosce. But why come you here now with such a strange retinue? Could it be that you bear the sword of Krom? I set out to find the sword, and I have found it. But what is happening here? Who has dared attack my people? It is strange, my liege. First, soldiers came. They plundered our village, but left the neighboring Viking towns undisturbed by order of their leader. Shortly after, a Viking band arrived. They left the village undisturbed, but they built a small settlement in the ravine. There, they mustered their forces and destroyed their own town and cavalry. The Viking town folk built airships, and some of them flew away. But the remaining Vikings have built a new town next to the cave entrance. They have threatened to raise our village to the ground. What evil has transpired while I was on my quest for the sword? Do not worry, my friend. We shall do everything in our power to put things right. Odbuduj wioskę, przygotuj swoją armię, zniszcz wszystkie domostwa, wieże i inne budowle w najbliższej osadzie Wikingów. Nie atakuj miasta ukrytego w górach, Konin musi przeżyć. No dobra, wiecie co, to jest trochę... trochę słabe, w sensie... Myślałem, że to już będzie... Aha, już wiem, gdzie my jesteśmy. Dobra, rozumiem. Dobra, już wiem, co się tu... podziało. Wiem, gdzie jesteśmy, tutaj graliśmy na tej mapie wcześniej, ale wiecie co, ja będę kończył ten odcinek, bo fatalnie mnie tutaj... fatalne jest to, co się dzieje za oknem, więc pozwólcie, że sobie zakończę tak ten odcinek. Do następnego. Elo, olo. Przepraszam za kłopoty z dźwiękiem. Ale to wszystko przez pogodę, no. Cóż zrobić. Na razie. Hej.